Siema, witajcie w nowym filmie na tym kanale. Dzisiaj pokażę wam, jak skonfigurować bota, który będzie wam tworzył prywatne kanały po dołączeniu na specjalny kanał. Jeżeli film ci się spodoba, to zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj ten kanał wraz z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Możesz również wbić na mój serwer Discord. Więc nie przedłużam, lecimy do oglądania. No dobra, więc zaczynajmy. Pierwsze co musimy zrobić, no to wchodzimy sobie na nasz serwer Discord. Ja tutaj mam swój serwer poradnik, z którego korzystałem w poprzednim odcinku, kiedy pokazywałem wam, jak zrobić logi. Ten odcinek pokazuje wam się w prawym górnym rogu, możecie sobie go zobaczyć. Dzisiaj pokażę wam właśnie, jak tworzyć taką strefę prywatną. Tutaj już się bawiłem, więc możecie zobaczyć właśnie w logach, ale dobra, mniejsza. To sobie pierwsze co zrobimy, no to stwórz kategorię i ją nazwijmy, nie wiem, strefa prywatna. Stwórz kategorię, sobie ją przeciągnijmy na przykład pod kanał głosowy. To poza odcinkiem sobie stworzyłem jeszcze taką kategorię jak głosowe i pogadanki, żeby to mniej więcej jakoś posegregować, bo tutaj z ostatniego odcinka była tylko administracja i ogólne. To sobie tworzymy strefę prywatną. Sobie tutaj tworzymy taki kanał głosowy jak na przykład wyłożenie kanału. Powstał nam właśnie taki kanał. I teraz co musimy zrobić? No zróbmy sobie, pobawmy się trochę tymi uprawnieniami, sobie się pobawimy, ja wam to przyspieszę. Dobra. I teraz wejdźmy sobie w ustawienia kanału, tworzenie kanału. Uprawnienia. I tutaj mamy, powinniśmy mieć już tu one. Właśnie. A tak. Wszystko jest zrobione. I teraz każda osoba z rolą widz, ja nie mam, moją administrator, widz może sobie właśnie dołączyć do tego kanału, tak? Czyli zwykłe stworzenie właśnie jakiegoś tam kanału. Gdy już mamy to zrobione, to przechodzimy do strony internetowej, którą będziecie mieli oczywiście w opisie, link do tej stronki. Jest to stronka do bota StartIT. Tutaj się oczywiście musicie zalogować i tak dalej. Ja już się tu zalogowałem przez Discord na swoje konto. I pierwsze co robimy, no to robimy dodaj bota. Sama. Wybieramy sobie tutaj serwer. Mój serwer, do którego sobie dodam, to będzie serwer poradnik oczywiście. Robimy kontynuuj. Autoryzuj. Czekamy sobie. Czekamy. I kiedy już nam się to załaduje, to pokazuje nam się coś takiego. W tym bocie jest naprawdę wiele funkcji, naprawdę bardzo dużo przydatnych funkcji, jak i dla jakichś for fun, jakichś administracyjnych i tak dalej, ale to jeśli chcecie jakieś poradniki właśnie stworzenia jakichś kanałów, serwerów, może całej serii stworzenia serwera lub właśnie jakichś konkretnych botów, żebym wam tłumaczył, no to piszcie w komentarzach, zostawiajcie łapki i tak dalej, to może właśnie pomyślę nad takim czymś. Ale dobrze, pierwsze co zrobimy, sobie po prostu wchodzimy, tutaj mamy takie coś jak funkcje, przez które twój serwer będzie wyjątkowy. Tutaj mamy taką opcję jak autokanały. Musimy sobie ją włączyć, bo wcześniej nie możemy sobie żadnej opcji włączyć. Kiedy już to sobie uruchomimy, to klikamy sobie na to autokanały. I w tym miejscu tworzenie kanału wybieramy sobie nasz kanał, tworzenie kanału. I to będzie działać na takiej zasadzie, że gdy wejdziemy na kanał tworzenie kanału, bo ten bot utworzy nam jeszcze osobny, prywatny kanał dla nas. Czyli to będzie jakby taka wejściówka, że sobie wchodzicie i ten kanał was jakby upoważnia do przejścia do kolejnego kanału. Robimy sobie, żeby użytkownik może zarządzać uprawnieniami, czyli na przykład kiedy ja sobie stworzę ten kanał prywatny, to ja nim będę mógł zarządzać, kto może do niego wejść, kto może być, nie może sobie rozmawiać i tak dalej, czyli to będzie taki mój prywatny kanał, który później, co jest najważniejsze, będzie się usuwał, czyli nie będzie wam syfił serwera. Wy sobie możecie zmienić nazwę, jaką ma się utworzyć, ale to jest tylko dostępne tylko wersji premium tego bota, którą możecie sobie oczywiście zakupić i wesprzeć jakby twórców tego bota. Ale ja sobie zostaję, pokażę wam oczywiście na wersji podstawowej, bo większość z was pewnie będzie na takie korzystać. Robimy sobie zapisz. Kiedy się zapisze tylko konfiguracja, to tak naprawdę to jest wszystko. Teraz wam pokażę. Wchodzimy sobie na kanał, na nasz serwer Discord. Sobie wejdźmy na kanał tworzenie kanału. Jak widzicie, przerzuciło mnie do osobnego kanału, gdzie ten kanał jest mój prywatny i jest nazwany taką emotką właśnie, taką emotką plus moją całą nazwą z Discorda. W logach się pokazało, że dołączyłem do kanału głosowego tworzenie kanałów. Został utworzony kanał taki,
i zmieniłem kanał głosowy stworzenie kanału na Mańko 0401. Gdy sobie zobaczymy, możemy sobie edytuj kanał, uprawnienia i osoba, która dołączy, w moim przypadku to jestem ja, czyli Minecross, jest na samym dole. Czyli nie będzie mogła zarządzać everyone ani widz, więc spokojnie, ona wam tutaj nic nie będzie mogła zmienić. Aczkolwiek tutaj, to jest poniżej, już będzie mogła. Czyli na przykład sobą będzie mogła tutaj sobie, ma wszystko na plus ustawione oczywiście. Poza tutaj wideo, to możecie wszystko pozmieniać jako właściciel tego kanału sobie prywatnego. I gdy na przykład ktoś sobie dołączy na wasz kanał, możecie sobie ustawić, że ktoś wam dołączy i się pokaże, na przykład załóżmy, że to będzie wasz kolega, który się nazywa, nie wiem, Pierok, tak? I sobie dołączy Pierok, to będzie właśnie pod wami tutaj w role i członkowie i sobie klikacie na niego, załóżmy, że to jest ten nasz kolega i sobie wybieramy, co on może robić, czy może się łączyć, czy może mówić, możemy mu wyłączyć mówienie, żeby nic się nie mógł odzywać. Możemy mu ustawić, czy może wyciszać członków, czy może przenosić, czy może wyłączyć z tego, może wyrzucać z tego kanału członków. Możecie sobie też ustawić, czy musi wyświetlać ten kanał i tak dalej, i tak dalej. Czyli ta osoba, która jakby utworzyła ten kanał, który został utworzony kanał właśnie dla niej przez tego bota, ona zarządza tym kanałem. Więc tylko ona może sobie tym oczywiście zarządzać, ale oczywiście wy jako administratorzy możecie ją wyrzucić z tego kanału i możecie, nie wiem, możecie usunąć ten kanał, później możecie wypozmieniać te uprawnienia, bo wy jako administratorzy możecie oczywiście robić więcej niż zwykły tylko widz, tak? Ale wam pokażę, że kiedy przejdziemy sobie na kanał pogadanki, to ten kanał został usunięty i go nie ma. Tutaj w vlogach też się pokazał, że został usunięty. Pokażę wam jeszcze raz, że gdy wejdziemy sobie tutaj, to został utworzony, zostaliśmy przeniesieni. I tak to właśnie działa. Naprawdę to jest mega fajne. Możecie takich kanałów sobie porobić kilka, z tego co wiem, aczkolwiek nie jestem pewien. Możecie sobie zrobić tutaj, na przykład tutaj, żeby wam się tworzyły takie właśnie w głosowych, w administracyjnych. Więc naprawdę możecie się pobawić. Tak naprawdę to by było tyle. Bot działa, wszystko wam pokazałem. I to by było tyle w tym odcinku, więc przejdźmy do zakończenia. Dobra, na tyle w tym odcinku. Jeśli ci pomogłem, to zostaw łapeczkę w górę oraz zasubskrybuj ten kanał. Ja się żegnam, siema.